Agnieszka Jankowska, witam Państwa w środę, 23 listopada i zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi salmonella w przedszkolu. W potrawie makaron z serem stwierdzono obecność połeczek salmonelli. Wręczono górnicze szpady i odznaczenia. Kocham tę pracę, kocham pracę z ludźmi. Jedno dziecko trafiło do szpitala, a zakażonych salmonellą jest co najmniej 9 innych. Legnickie przedszkole numer 9 sanepid zamknął w rygorze natychmiastowej wykonalności. Trwa dezynfekcja placówki. Do zatrucia dzieci bakterią salmonelli w miejskim przedszkolu numer 9 w Legnicy doszło wczoraj podczas posiłku. Wysłaliśmy kontrolę do bloku żywienia w przedszkolu i ta kontrola potwierdziła, pobraliśmy próbki żywnościowe do badania. I nasze laboratorium zbadało te próbki i stwierdzono obecność w potrawie makaron z serem, stwierdzono obecność połeczek salmonelli. Jedno z dzieci do szpitala zawieźli rodzice. W dniu wczorajszym takie dziecko do nas trafiło, natomiast my nie potwierdziliśmy jeszcze, czy zachorowanie to ma podłoże zakażeniem bakteryjnym salmonellą. Trwają badania diagnostyczne. Badania laboratoryjne przeprowadza także stacja sanitarno-epidemiologiczna. Żeby dotrzeć z kamerą do gabinetu dyrekcji, musieliśmy przebrnąć przez korytarz pełen rodziców z dziećmi z przedszkola numer 9. Dotychczas przebadano ich 27. U 9 stwierdzono obecność połeczek salmonelli, ale również przebadano personel i u 2 osób z personelu też stwierdzono. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, które ma stwierdzić, czy żywność skażona była pierwotnie, czy wtórnie. Nieoficjalnie wiadomo, że prawdopodobnie jedna z pracownic przedszkola zakaziła jedzenie podczas przygotowywania posiłku. Dlatego już wczoraj po południu placówkę zamknięto w trybie natychmiastowym. Teraz trwa jej dezynfekcja. Dyrekcja informuje, że przedszkole pozostanie zamknięte przez 2 dni. O przyczyny zatrucia chcieliśmy zapytać dyrektorkę miejskiego przedszkola numer 9, ale niestety wolała schować głowę w piasek. Przed przedszkolem jesteśmy już od 20 minut. Niestety nikt nie chce z nami rozmawiać, mimo wielokrotnych prób, mimo tego, że pukamy do drzwi, dzwonimy dzwonkiem. Pracownicy są w środku, łącznie z dyrekcją. Pani dyrektor Iwona Sikorska telefon wszakże odbiera, ale rozmawiać z nami twarzą w twarz nie chce. Takie zachowanie określić można tylko i wyłącznie mianem dziecinada. Widocznie w tym przedszkolu to codzienność. Bartłomiej Rodak. Wydarzeń. Ceremonia wręczenia honorowych szpad górniczych, a także odznaczenia kordziki, awanse na wyższy stopień górniczy. Tak przebiegała Barburkowa Akademia w Zakładach Górniczych Rudna. Uczestniczyli w niej m.in. parlamentarzyści, przedstawiciel wojewody oraz samorządowcy. Były podziękowania, życzenia, ale także chwila refleksji. Barburkowa Akademia w ZG Rudna rozpoczęła się minutą ciszy, by uczcić pamięć tych, którzy odeszli na wieczną szychtę. Potem dyrektor naczelny kopalni mówił m.in. o rozwoju zakładu, nowych maszynach i technologiach, o wynikach, a przede wszystkim o ludziach. To wy, zaangażowani w tą kopalnię, to wy, rozwijający swoją wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie, to wy, którzy budujecie przyszłość tej kopalni, ucząc następne pokolenia. To dzięki wam możemy z dumą powiedzieć, nasza kopalnia Rudna. Podczas uroczystości przyznano górnicze szpady, odznaczenia, korodziki oraz awanse na wyższe stopnie górnicze. Emocji nie brakowało. Kocham tę pracę, kocham pracę z ludźmi, kocham w ogóle mundur górniczy i przede wszystkim mam wielki szacunek i wielką pokorę do pracy górniczej. Święto górnicze
to jest dla mnie przeżycie niesamowite. Mąż również pracował na dole, jest emerytem, górnikiem emerytem. Syn pracuje też pod ziemią. Także rodzina górnicza. Szpada górnicza to jest takie no, kluczowe chyba w życiu każdego górnika. Odbierając praktycznie od starej szechy szpadę, to jest tak no, coś takiego uczuciowego, wydaje jak dla mnie. Nie ukrywam, że czekałem przez tyle lat na to właśnie wyróżnienie. Pracuję od 12 lat. Dzisiaj otrzymamy nadanie stopnia inżynierskiego, górniczego. Po awansie na wyższy, po awansie. Zostałam wyróżniona kordzikiem za... wyróżnia się po prostu na, osoby, które mają najdłuższy staż pracy w kopalni, a trochę lat tutaj przepracowałam. Wśród wyróżnionych tytułem generalnego honorowego dyrektora górniczego był starosta polkowicki. Dziękując za to wyróżnienie w imieniu wszystkich samorządowców zwrócił się do pracowników ZG Rudna. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy. Wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym, prywatnym oraz tyle wyjazdów, co i zjazdów. Szczęść Boże górniczym, górnikom, niech żyje nam górniczy stan. Za dotychczasowy trud pracownikom ZG Rudna dziękował wiceprezes KGHM i także złożył życzenia. Życzyłbym sobie i wszystkim pracownikom zakładów górniczych Rudna, ale także wszystkim pracownikom KGHM, abyśmy odwrócili ten tragiczny trend, jaki w ostatnim czasie panuje w zakresie bezpieczeństwa pracy. Życzę wam wszystkim, aby zawsze po pracy, abyście wracali do waszych domów i do waszych rodzin, gdzie czekać będą na was mądrzy, dobrzy i kochający was ludzie. Barburkowa Akademia w ZG Rudna zakończyła się symbolicznym toastem za pomyślność. O zmianach w edukacji i ich konsekwencjach rozmawiał z rodzicami w Lubinie dolnośląski kurator oświaty. Spotkanie zorganizowano w Zespole Szkół Integracyjnych. To pierwsze spotkanie na temat reformy edukacji w Lubinie. Na spotkaniu oprócz rodziców uczniów obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych. Reforma edukacji wywołuje sporo kontrowersji i zastrzeżeń. To, co dociera do nas jako no, rodziców, jako organów prowadzących, jest niepokojące, bo tak naprawdę takiej strukturalnej wiedzy generalnie nie ma nikt. Co ciekawe, szczegółów na temat reformy edukacji nie znają nawet nauczyciele. Na bieżąco teraz, jakie są informacje, no to tyle wiem, tak? Jaki jest poziom na kolejne etapy kształcenia, jak to będzie wyglądało. Także no, myślę, że wszystko to, co jest ogólnie wiadome. W zasadzie nic do tej pory nie wiadomo na 100%. Tymczasem poseł Prawa i Sprawiedliwości w programie Gość Dnia zapewnił, że już wkrótce znane będą szczegóły planowanej reformy. Do końca listopada tego roku będą przedstawione założenia programowe, które no, będą obowiązywać już od 2017 roku, obejmą 7 klasistów, którzy po 6 klasie podstawówki będą kontynuowali tę naukę w szkole podstawowej. Inicjatorem spotkania był Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie. Uznaliśmy, że najlepszym krokiem do wprowadzenia rodziców właśnie w nadchodzącą reformę jest spotkanie z panem kuratorem. I taką formę rodzicom zaproponowaliśmy właśnie dzisiaj, że przed zebraniami z wychowawcami będą mogli zadać pytania panu kuratorowi. Pytań było sporo, a rozmowa między zebranymi rodzicami a kuratorem oświaty burzliwa. To jest pytanie, co z ich dziećmi, co z siecią szkół, co z ich szkołą podstawową. Czy ona zostanie przekształcona decyzją władz gminy, bo to gminy będą projektowały sieć szkół, a następnie oddawały kuratorowi do zaopiniowania. Mimo długiej dyskusji jest jeszcze kilka kwestii, które mnie niepokoją, mówi Iwona Kędzierska. Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie podkreśla, że kolejne spotkania dla rodziców będą z pewnością realizowane. Śpiewem i tańcem uczczono Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Lubinie. Uroczysta akademia odbyła się w Centrum Kultury Muza. Obchody zorganizował specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Szklarach Górnych. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Lubinie obchodzony jest cyklicznie. Organizujemy to nie tylko po to, żeby pokazać potrzeby osób niepełnosprawnych, ale powinniśmy w tym dniu wzbudzić refleksję nad wszystkimi osobami, które tej pomocy od nas potrzebują. Na scenie lubińskiej muzy swoje możliwości zaprezentowali wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Był m.in. taniec brzucha oraz pokaz grupy tanecznej Zumba Team. Głównie jest to celem, żeby pokazać, że te osoby niepełnosprawne są w naszym środowisku, żyją, są tacy sami jak my pełnosprawni jesteśmy, a żeby podnieść ich po prostu wizję, morale, pokazać, że to nie są
ludzie, którzy są pozamykani gdzieś. Oni są pełno otwarci. Oni są naszymi mieszkańcami naszego miasta i powiatu. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Szklarach Górnych przybywa 104 podopiecznych. Placówka kształci osoby niepełnosprawne na wszystkich etapach edukacji, od podstawówki po szkołę ponadgimnazjalną. Wzmożone kontrole, przede wszystkim badania stanu technicznego pojazdów, czekają kierowców na terenie powiatu lubińskiego. Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Właśnie ruszyła policyjna akcja Bezpieczna Zima na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze apelują do kierowców, by byli ostrożni i już teraz przygotowali swoje auta do zimy. Ta akcja właśnie ma na celu wyeliminowanie wszystkich pojazdów z ruchu, które nie spełniają wymogów technicznych, takie jakie są określone przepisami. Policja podkreśla, że nadejście zimy to czas, gdy warunki na drogach mogą być bardzo zmienne. Ze statystyk wynika, że właśnie w okresie jesienno-zimowym jest najwięcej wypadków. Już mamy 2 dowody rejestracyjne zatrzymane, a jest to, można powiedzieć, dopiero początek tej akcji. Jak mieszkańcy regionu przygotowują swoje auta do zimy? Założyć koła zimowe. To jest podstawa. Wymienić płyn do spryskiwaczy. Zaopatrzy się w antyszrony jakieś. Na pewno trzeba zmienić opony, to jest podstawa. A wymiana płynów. Trzeba przede wszystkim zadbać o uszczelki w drzwiach, nasmarować je jakimś tam płynem odpowiednim. No i co? Może olej wymienić, żeby to auto lepiej chodziło. Na pewno jakieś płyny odmrażające. I zaopatrzyć się w dobre skrobaczki. No i co? No i od rana pewnie będziemy schodzić i przez pół godziny będzie skrobanie. Kierowcy, zwłaszcza dziś i jutro, muszą szczególnie uważać, ponieważ jak zapowiadają synoptycy, mgła będzie jeszcze silniejsza. Jak co roku późną jesienią, legniczanom prezentowany jest kalendarz miejski, który Urząd Miasta przygotowuje każdorazowo w innej odsłonie. Tym razem na 12 kartach znalazły się obrazy Jarosława Jaśnikowskiego, jednego z czołowych polskich surrealistów. Twórczość Jarosława Jaśnikowskiego rozpoznawalna jest nie tylko w kraju, ale i na świecie. Obecnie to jeden z czołowych twórców realizmu fantastycznego w Polsce, a jego obrazy trafiają do poważnych kolekcji zagranicznych. Ale artysta to także legniczanin z urodzenia i zamieszkania, dlatego propozycję przygotowania kalendarza miejskiego przyjął bez chwili zastanowienia. Dla mnie na pewno jest to wielka satysfakcja, z tego względu choćby, że sam jestem legniczaninem, miasto jest mi bliskie sercu i fajnie coś zostawić tutaj po sobie, jakiś taki fajny ślad, a myślę, że to jest jakiś początek dalszej kontynuacji tematu legnickiego, bo nie sądzę, żeby się skończyło tylko na tym kalendarzu, na pewno będzie w przyszłości coś jeszcze. Póki co jednak zaprezentowano tytułową stronę kalendarza. Obraz, który można by określić mianem kwintesencji wszystkiego, co legnickie. Chciałem w jednej bryle zawrzeć wiele charakterystycznych rzeczy dla samej Legnicy. Z racji tego, że to jest obraz tytułowy, jak i obraz, który będzie też promował całą kampanię związaną z Legnicą, ale też z promocją miasta. Chciałem, żeby po prostu było tutaj pokazane jak najwięcej treści charakterystycznej dla miasta. Bardzo cieszę się z tego kalendarza, cieszę się z piękna miasta, które zostało zawarte na kartach, na obrazach, które pan stworzył. Jest to naprawdę bajeczny świat stworzony, wyjątkowe machiny, wyjątkowe obiekty i wyjątkowy obraz miasta. Premierowe spotkania z kalendarzem Magiczna Legnica będą miały miejsce 12 grudnia w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej i 16 grudnia w Galerii Piastów. Odbędzie się też niecodzienny happening. Twórcy polskiego magicznego realizmu Jarosław Jaśnikowski, Marcin Kołpanowicz, Edward Schuter i Jacek Szynkarczuk w ciągu jednego dnia wspólnie namalują obraz zatytułowany Legnica. Jak co roku, kalendarz każdy zainteresowany otrzyma za darmo, jako gwiazdkowy prezent. I to już wszystkie informacje w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.